Cześć, tu Pan Belfer, najlepszy YouTuber wśród nauczycieli i najlepszy nauczyciel wśród YouTuberów. Witaj na kolejnej lekcji chemii. Będzie mi miło, jeśli zostawisz suba i wdusisz dzwoneczek. A jeśli to wideo będzie dla Ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę i jakiś miły komentarz. No to zaczynamy! Dzień dobry, Misiu i Wiewiórko. Witam Cię na kolejnej lekcji, a na niej dowiesz się. Uwaga! Jakie informacje możemy odczytać z układu okresowego pierwiastków? Po pierwsze, czy układ okresowy pierwiastków chemicznych to to samo co tablica Mendelejewa? Jak zbudowany jest układ okresowy pierwiastków, skąd wiadomo, ile jest protonów i elektronów w atomie? Skąd wiadomo, ile jest powłok elektronowych w atomie? Skąd wiadomo, ile jest elektronów? na powłoce walencyjnej jak zmieniają się właściwości pierwiastków w układzie okresowym pierwiastków jak zmieniają się promienie atomowe pierwiastków w układzie okresowym pierwiastków i co to jest i jak zmienia się energia jonizacji w układzie okresowym pierwiastków słuchajcie no sprawa jest prosta dzisiaj pogadamy sobie o tym co na dole właśnie uruchomiłem czyli o tym co widzicie w każdej sali Chemiczne. Jest to zbiór pewnego rodzaju najważniejszych chyba informacji, do tego, żeby trochę zrozumieć materię i świat, który nas otacza, a w szczególności zajrzeć do środka atomów i opisać je konkretnymi ilościami protonów, elektronów, powłok itd. Tak tak no dobra, to co? Zaczynamy w takim razie. Po pierwsze, czy układ okresowy pierwiastków chemicznych to tablica Mendelejewa? Hmm, tutaj trochę takich ciekawostek, bo wa warto sobie tutaj, e, myślę, zacząć od historii. To jest ciekawe, jak sobie uszeregujemy e, wiedzę na ten temat. W 1869 roku e, Dimitr Mendelejew, czyli rosyjski uczony, który żył w latach 1834-1907, publikuje w wieku zaledwie 35 lat, czyli dosyć młody gościu, młodszy ode mnie teraz, kiedy do ciebie to mówię, e, prawo okresowości. Na podstawie swoich wielu lat badań dotyczących pierwiastków chemicznych, mówi, że właściwości pierwiastków są okresowo zależne od ich mas atomowych. Wtedy znano tylko masy atomowe, w związku z tym on opierał, on opierał się tylko na masach atomowych. Też ciekawostka, nie znano wtedy oczywiście wszystkich pierwiastków chemicznych, więc układając ten swój pierwszy układ okresowy, ale to co tutaj widzicie na obrazku, to nie jest pierwsza wersja, za chwilę powiem, która to jest wersja. Jego pierwsza wersja miała w sobie dużo luk, które stwierdził, że nie będzie na siłę wciskał tam rzeczy, które nie pasują zgodnie z jego badaniami, tylko zostawił puste miejsca. No i te puste miejsca potem z czasem zostały uzupełnione. Zupełniane. I to, co tutaj widzicie, to jest w zasadzie piąta edycja, piąta wersja tabeli opublikowanej przez Mendelejewa w 1891 roku, czyli pierwsza edycja to, było 1800, to był 1869 rok, a ta ostatnia, którą tutaj widzicie, która została przez niego osobiście opublikowana ze wszystkimi naniesionymi informacjami, wraz z odkrytymi pierwiastkami, które w pierwszej edycji jeszcze nie miały tam na siebie miejsca, bo jeszcze ich nie odkryto, tylko on zostawił tam miejsce i mało tego, jeszcze nie dość, że zostawił miejsce, to opisał. Jakie one będą, część ich właściwości opisał na podstawie obserwacji substancji, które zostały odkryte już wcześniej i opisane, i on sam je też badał. No więc to jest piąta wersja. No i tutaj właśnie już te luki są uzupełnione o takie pierwiastki jak Skant, Gal i German, których jeszcze w pierwszej wersji po prostu nie było. Czyli to jest tabela Mendelejewa, tak ona wyglądała. Słuchajcie, idziemy sobie dalej. Jest 1895 rok, i taki naukowiec William Ramsey, mam nadzieję, że dobrze czytam jego nazwisko, odkrywa pierwszy gaz szlachetny. No, jak ktoś z Was uczył się na chemii, to wie dobrze, że są takie gazy, które nazywamy gazami szlachetnymi. I tak jak tutaj w tym memie widzimy, słuchajcie, jest taka informacja, że gaz szlachetny to po prostu szlachetny, bo. Nie reaguje. Do tego ma taką nazwę. Dlaczego gazy szlachetne mają słaby refleks? Bo nie reagują. Taki mem chemiczny. Ha, ha, ha. Ale wracamy sobie do naszego Ramseya. On odkrywa po raz pierwszy argon, a do 1898 roku odkrywa też hel, neon, krypton i xenon. A Mendelejew nie przewidział ich istnienia, no więc Ramsey zaproponował wprowadzenie nowej grupy, grupy zerowej, właśnie przeznaczonej na gazy szlachetne, które mają dosyć specyficzne właściwości. No i mamy 1905 rok. I pojawia się pan Alfred We Werner, 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 chyba Werner. I on zaprezentował tak zwaną długą formę układu, wprowadza wprowadzającą podział na grupy. No, to już jest coś, co bardziej przypomina nasz układ okresowy, bo tutaj pojawiają się nam u góry, zobaczcie, właśnie różnego rodzaju. Rzeczy, które możemy znaleźć w dzisiejszym układzie okresowym, tylko trochę tak bardziej ściśnięte, a nie razem takie rozciągnięte. Tak, więc no, pan Werner po prostu opublikował trochę inną formę na podstawie badań, które do tego 1905 roku odkryły trochę więcej tajemnic dotyczących pierwiastków chemicznych. 1911 rok. Pan Ernest Rutherford odkrywa istnienie w atomach jądra atomowego. Dopiero w 1911 roku. Przypominam Wam, że Mendelejew już dużo, dużo wcześniej zaczął układać te pierwiastki według pewnych właściwości, a jądro atomowe ma na nie duży wpływ. No i nie tylko jądro atomowe, bo dodatkowe badania pana Nilsa Bora mówią o tym, że dookoła jądra atomowego. Pojawia się tak zwana sfera elektronowa, gdzie możemy znaleźć elektrony, które są na orbitach. To jest 1913 rok. I to jest bardzo ciekawa, bardzo ciekawa rzecz, no bo to jest po raz pierwszy taka opublikowana teoria. Połączona, połączenie badań pana Forta i Bora mówi nam o tym, co, czego uczymy się dzisiaj w zasadzie w szkole, jeżeli chodzi o atomy. I na podstawie tego można było zaktualizować. Nie zmienić, ale zaktualizować, bo poznaliśmy więcej informacji, więc zaktualizowaliśmy prawo okresowości Mendelejewa, które dzisiaj w szkołach brzmi następująco. Właściwości pierwiastków chemicznych, uporządkowanych zgodnie, uwaga, ze wzrastającą liczbą atomową, powtarzają się okresowo. Wcześniej była to liczba masowa. No bo Mendelejew, jak pracował nad swoim prawem okresowości, to nie znał ani jądra atomowego, ani elektronów i tak dalej. Więc to tylko jedyną rzeczą, którą mógł operować, to była liczba masowa, czy w sumie bardziej masa atomowa niż liczba masowa konkretnie, czyli średnia masa. No i teraz uwaga, mamy po wielu latach badań, mamy taką informację, że doprecyzowano, że tutaj chodzi o liczbę atomową na podstawie właśnie badań Rutherforda i Bora. A to, co tutaj widzicie, to jest aktualnie Uznawany właściwie jedyny oficjalny układ okresowy na świecie, zaproponowany przez taką Międzynarodową Unię Chemii Czystej Stosowanej, czyli w skrócie UPAC, tak to się czyta: IUPAC w zasadzie. No i teraz ona, jej zadaniem jest jakby normalizowanie pewnego języka chemicznego, żeby był taki sam na całym świecie. A wiadomo, że u podstaw tej normalizacji też jest symbolika pierwiastków chemicznych. W związku z tym, jeżeli są jakieś nowe odkrycia, a co jakiś czas się zdarzają, dosyć ważne, no to co jakiś czas też są publikowane nowe wersje układu okresowego i ten, który widzicie tutaj, on jest uwaga opublikowany został na stronie właśnie IUPAC. Zobaczcie kiedy, proszę bardzo, grudzień 2018. I to jest ta najbardziej aktualna na dzień dzisiejszy. Tu jest taka ważna rzecz, że te pierwiastki chemiczne tutaj dostały też swoje nazwy i to jest też ważne, że zostało to też opublikowane. Hmm, z okazji właśnie tutaj różnych ważnych dat. Chemicznych, o których nie będziemy się teraz zajmowali. No bo musicie też pamiętać, że w 2019 roku, no bo 150-lecie w zasadzie układu okresowego e, opublikowanego po raz pierwszy, czyli w tablicy Mendelejewa, opublikowane przez Mendelejewa. No ale co jest ważne, właśnie a propos tego, e, układ okresowy pierwiastków, który stosujemy dzisiaj w szkołach, to nie to samo co tablica Mendelejewa. To jest o tyle ważne, żebyście pamiętali, że czasami stosujemy pewnego rodzaju z nawyków uproszczenia i część z nas, nawet nauczycieli, to też mi się zdarza, mówi na układ okresowy, tablica Mendelejewa, ale ostatecznie nie bardzo to nie jest to, to samo, bo tablica Mendelejewa jak widzicie to jest to, a układ okresowy pierwiastków to jest to. Więc w przyszłości uważajcie, jak ktoś będzie na to mówił tablica Mendelejewa i możecie mu zwrócić uwagę, że to nie do końca jest to samo. No właśnie, ale a propos tablicy Mendelejewa, to czasami są różnego rodzaju kombinacje w sumie właśnie, widzicie, a propos układu okresowego pierwiastków, a nie tablicy Mendelejewa, są różnego rodzaju kombinacje graficzne tego, w jaki sposób można go przedstawiać. Nie zawsze on wygląda dokładnie tak samo, jak u nas w sali chemicznej, więc niektórzy bardzo mocno kombinowali i stworzyli różnego rodzaju układy graficzne, które możecie sobie znaleźć w internecie, jak sobie wrzucicie gdzieś tam zapytanie na wikipedii, to też wam właśnie wyskoczą te wszystkie tutaj formy, które widzicie przed będziecie mogli sobie je po prostu pooglądać. No dobra, to mamy tą historię, że Mendelejew rozpoczął ten cały proces, stworzył tablicę Mendelejewa, ale potem kolejne badania naukowe stwierdziły, stwierdzono, że trzeba to doprecyzować. Jego badania zmieniono trochę układ graficzny, i w ten sposób powstał układ okresowy pierwiastków, którego jakby najświeższą formą zarządza IUPAC, czyli taka organizacja, która dba o to, żeby na całym świecie był stosowany ten sam język chemiczny. No dobra, a w takim razie, jak zbudowany jest ten układ okresowy pierwiastków? Zapamiętajcie sobie dwie najbardziej, chyba takie najważniejsze nazwy dotyczące jego budowy. Po prostu to. Są okresy i grupy. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli spojrzycie sobie na układ okresowy czy na tą naszą tabelę, to ona tak naprawdę będzie składała się z kolumn, które w chemii nazywamy w układzie okresowym pierwiastków grupami. Na przykład, właśnie, uwaga, grupa 15, czyli właśnie to, co tu widzicie. Ok. grupa 15, czyli kolumna. No i uwaga, wiersze, które w chemii będziemy nazywali okresami. Czyli tu na przykład macie okres czwarty zaznaczony. No, i tak mamy podzielony układ okresowy na grupy i na okresy. No i teraz, co jest ważne, też grupy mają swoje nazwy. Nazwy biorą się od pierwszego pierwiastka, który znajduje się w danej grupie, czyli na przykład ta nasza grupa 15 będzie nazywała się azotowce. No bo jak widzicie, tutaj jakby pierwszy jest azot, on otwiera całą grupę, jest przedstawicielem całej grupy, tej całej grupy, więc mówimy, że to są po prostu azotowce. Ale wyjątek. To jest grupa tutaj na początku, zapamiętajcie sobie. Ta grupa będzie nazywała się Litowce, no bo wodór nie do końca pasuje, jeżeli chodzi o właściwości do wszystkich pozostałych w tej grupie. Więc zapamiętajcie, że w grupie, grupę, na grupę pierwszą możemy też mówić, że to, jest, są, to są po prostu Litowce. Ok, jedziemy sobie dalej. No właśnie. E, słuchajcie, w polskich szkołach na razie, e, na dzień dzisiejszy, stosuje się na różnego rodzaju egzaminach. Ten układ okresowy, który tutaj widzicie. Ja też będę ten układ okresowy w roku 2020 nadal jest aktualny, jeżeli chodzi o polskie szkoły. On pochodzi z tablic wydanych w 2004 roku. No i będę starał się po prostu go stosować na dzień dzisiejszy. Nie mam pojęcia, będzie przyszło, jaki będzie w przyszłości inny układ zaproponowany na przykład przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, dostosowanie na egzaminach na przykład z chemii różnego rodzaju, ale na dzień dzisiejszy jest ten. On się troszkę różni od tej zaproponowanej w 2018 roku przez IUPAC, ale tak naprawdę. Chodzi tutaj o pewnego rodzaju symbole, bo nie zostały zaktualizowane. Widzicie tutaj te. Tymczasowe nazwy, które już w tym, w tym układzie z 2018 roku już są nadane konkretne nazwy tym pierwiastkom chemicznym. Nie wpływa to za bardzo w ogóle na lekcje, bo nie stosujemy tych pierwiastków chemicznych w jakichś tam zapisach czy w naszych pracach, które potrzebujemy, więc niczym się nie martwcie. Ten układ okresowy też spokojnie styknie, bo ma w sobie najważniejsze informacje, których potrzebujecie, i no wiadomo, też ma w sobie okresy i grupy. No to w takim razie, skoro już wiecie trochę o trochę układzie okresowym, to jedziemy sobie z pytaniem następującym. Skąd wiadomo, ile jest protonów i elektronów w atomie? No właśnie, słuchajcie. Yy... Wiecie już, że cząstki elementarne są trzy: neutrony, protony i elektrony. No ale tutaj będziemy sobie dzisiaj mówili w tym przypadku głównie o protonach i elektronach, a tak naprawdę w ogóle to o elektronach, ale to dowiecie się później. Teraz słuchajcie, skąd wiadomo, ile jest tych protonów i elektronów? Przy każdym z pierwiastków w układzie okresowym jest taka mała cyferka. Ona znajduje się tutaj. Oj, czekajcie, nie to. Ona znajduje się tu. Proszę bardzo, o, to jest to. Tutaj jest piątka. Ja specjalnie Wam powiększyłem ten obrazek, żebyście widzieli też tą piątkę. Ta piątka nazywa się liczbą atomową, inaczej nazywana jest liczbą porządkową. I tak naprawdę ona określa, ile jest protonów lub elektronów, bo jest ich dokładnie tyle samo w atomie. Czyli jeżeli mamy bor, to oznacza, że bor ma 5 protonów i 5 elektronów. Tutaj macie na GIFie, który z boku się kręci, dokładnie tak to narysowane, że macie powłoki, na których krążą sobie 5 elektronów dookoła jądra atomowego, które składa się z neutronów i protonów. No dobra. No i teraz pytania są pod spodem. Dla mnie ważna prośba jest taka, znaczy ja mam prośbę do was, że po prostu możecie sobie teraz zrobić pauzę i zastanowić się nad odpowiedziami do tych pytań, a potem znowu dusić play, żeby sprawdzić, czy wiedzieliście dobrze. Czyli takie jest trochę sprawdzenie dla was wiedzy. Pytanie: Ile elektronów mają atomy magnezu? No to sprawdzamy sobie w układzie okresowym, warto żebyśmy mieli go otwartego. No i w układzie okresowym przy magnezie jest liczba atomowa 12, to oznacza, że mają 12 elektronów. Możemy sobie napisać symbol elektronu e-. Ile protonów mają atomy tlenu? No to znowu skoro elektronów i protonów mają tyle samo, a odczytujemy to z liczby atomowej, no to patrzymy sobie na tlen. Przy tlenie jest ósemka, to oznacza, że Atomy tlenu mają 8 protonów. Wszystkie. Czy atomy glinu mają tyle samo protonów i elektronów? No tak. Skoro są atomem, to mają tyle samo, a dokładnie mają, uwaga, ich 13. Czyli mają 13 protonów i 13 elektronów. Czyli mają tyle samo. Ok, mam nadzieję, że poszło Ci dobrze. Jedziemy dalej, słuchajcie. Jedziemy dalej. A teraz. Dowiesz się, skąd wiadomo, ile jest powłok elektronowych w atomie, czyli tych warstw, tych warstw, po których krążą sobie elektrony dookoła jądra atomowego. No i z boku macie znowu animacje dotyczące węgla i potasu. No i też na tych przykładach będziemy sobie mówili, słuchajcie, teraz zapamiętajcie sobie słowo okres, ponieważ o ilości powłok elektronowych informuje nas numer okresu, w którym leży dany pierwiastek w układzie okresowym. Czyli sprawdźcie, na przykład atom węgla ma dwie powłoki, Powłokę K i L. Tak się nazywają, bo on leży, uwaga, w drugim okresie. Czyli zobaczcie, tu mamy drugi okres i tu mamy węgiel, proszę bardzo, jest w drugim okresie. Zgadza się. A na przykład atomy potasu będą miały cztery powłoki K, L, M, N, bo leżą w czwartym okresie. Tu mamy czwarty okres. Czyli przypominam Wam, pierwszy, drugi. Trzeci, czwarty i tak dalej. Nie? No, także stąd wiemy, ile powłok jest z numeru okresu. To jest bardzo ważna informacja. No i pytanie znowu możesz sobie zapauzować, i możesz potem ze mną sprawdzić. Ile powłok elektronowych mają atomy krzemu? Szukam sobie krzemu w układzie okresowym pierwiastków? On znajduje się w czternastej grupie. Tak, ale dla mnie grupa nie jest ważna, tylko uwaga. Okres, w którym się znajduje krzem. To oznacza, że jest w trzecim okresie, czyli ma trzy powłoki. Tak, możemy sobie też napisać, jak chcemy być bardzo dokładni, że powłoka pierwsza będzie się nazywała K, druga L, a trzecia M. Ok. Ile powłok, Ej, przepraszam, jakie powłoki, jakie powłoki mają w sobie atomy, atomy wapnia? Ok, atom wapnia leży sobie tutaj. Dobra, tu mamy atom wapnia. No to w tym momencie, bo tu mamy atom krzemu, pamiętajcie, jakby ktoś z Was szukał w układzie okresowym, a my teraz mówimy o wapniu. No to w tym momencie sprawdzamy sobie, w którym on jest okresie. Okazuje się, że jest w okresie czwartym. Okay. To oznacza, że ma cztery powłoki. Jakie? K, L, M i N. Zawsze pierwsza powłoka to będzie powłoka K, no i potem zgodnie z alfabetem L, M, N. Dobra, to już wiecie w takim razie. Skąd wiemy, Ile jest powłok elektronowych w atomie. Dobra, to teraz kolejna rzecz. Wiesz już, że jednym z najważniejszych elementów atomu dla chemików jest powłoka walencyjna, czyli ta ostatnia w danym atomie. No i teraz skąd wiadomo ile elektronów walencyjnych, czyli tych właśnie na powłoce walencyjnej się znajduje? Sprawdzamy sobie to w układzie okresowym i teraz patrzymy na grupę, czyli patrzymy sobie od góry do dołu na to. Ok, to jest grupa, to jest grupa i ona informuje nas o tym ile tych elektronów walencyjnych jest, ale jeżeli mamy grupy powyżej 10, czyli 13, 14, 15 na przykład, to wtedy, żeby dowiedzieć się, ile jest elektronów walencyjnych, to muszę odjąć 10. Okay? Czyli atom magnezu, który znajduje się tutaj, zobaczcie, i on jest w grupie drugiej, będzie miał dwa elektrony walencyjne. A atom fos arsenu, atom arsenu, który jest tutaj... I on znajduje się w grupie 15. Ok, tu widzimy grupę 15. No to wiemy, że od 15 odejmujemy 10, to jest tutaj, i mamy w ten sposób 5 elektronów walencyjnych. Na tych animacjach, które są pod spodem elegancko to jest przedstawione, możecie sobie zobaczyć tą ostatnią powłokę. Widać, że po, po, w atomie magnezu na ostatniej powłoce tej trzeciej krążą sobie dwa elektrony, a na ostatniej powłoce arsenu krąży sobie tych elektronów 5. No i znowu pytanie. Zastanów się, zanim możesz e, zanim ze mną będziesz oglądał ten filmik, żebyś miał świadomość tego, czy wiesz idziesz w dobrym kierunku, czy rozumiesz o co chodzi. Ile elektronów walencyjnych mają atomy chloru? No to pierwsza sprawa jest taka, że szukam sobie chloru w układzie okresowym, ponieważ pytanie jest o elektrony walencyjne, to sprawdzam sobie w której grupie on się znajduje, a ponieważ jest w grupie 17, czyli uwaga, to jest grupa powyżej 10, no to odejmuję od numeru grupy cyfrę 10 i wychodzi mi, że ma 7 elektronów walencyjnych. No i drugie pytanie. Ile elektronów walencyjnych mają atomy sodu? ok. No to mam tutaj sód. Sprawdzam, w której grupie on się znajduje. W pierwszej. No nie on co odejmować, więc po prostu atomy sodu mają jeden elektron walencyjny. ok. Proste, prawda? Bardzo proste. Jedziemy dalej. Jak zmieniają się właściwości pierwiastków w układzie okresowym pierwiastków? No, słuchajcie, to jest tak, że. Mm, jak spojrzymy sobie na układ okresowy pierwiastków, to głównymi takimi właściwościami, które możecie odczytać z układu okresowego, graficznie zaznaczonymi, to jest to, czy on jest metalem, czy on jest niemetalem. I w zasadzie to jest ten kolor niebieski i kolor czerwony. I teraz najsilniejszym metalem macie tutaj w narożniku jest frans, a najsilniejszym niemetalem po drugiej stronie tego naszego narożnika jest fluor. No w związku z tym, jeżeli spojrzymy sobie w układ okresowy, no to tak macie na tych strzałkach tutaj przeze mnie zaznaczone, e, który z nich jaki będzie, że możemy sobie sprawdzić, że bardziej metaliczne substancje będą po naszej tutaj stronie pierwszej grupy układu okresowego, tak, no poza wodorem, bo on jest wyjątkiem, ale w stronę końca układu okresowego do 17 grupy, jak sobie patrzymy, to będą będzie rósł charakter niemetaliczny, czyli będą bardziej niemetale. Teraz jak patrzymy sobie w okresie od góry do dołu, czyli od pierwszego okresu, tak, do ostatniego okresu siódmego w układzie okresowym, no to w tym momencie te, które będą wyżej w okresie, będą mniej znaczy słabszymi, niemeta, słabszymi metalami, będą słabszymi metalami, niż te, które są na dole. Te na dole będą silniejszymi metalami. Co widać po Francie, bo on jest na dole. No i w przypadku niemetali jest odwrotnie. Te, które są na dole, czyli na, e, gdzieś tam na tych niskich, na tych wysokich okresach siódmy, szósty i tak dalej, będą miały słabsze właściwości niemetaliczne niż te, które są do góry, bo fluor jest najsilniejszym niemetalem w układzie okresowym pierwiastków. No i tak to się zmienia właściwie w układzie okresowym. I teraz zobaczcie, są pytania znowu dotyczące tego, o czym tutaj sobie mówimy. Który z pierwiastków ma silniejszy charakter metaliczny? Lit czy potas? No i teraz zobaczcie, szukamy sobie w układzie okresowym, ich w układzie okresowym tu jest lit, a tu jest potas i zgodnie z tym, co przed chwilą wam powiedziałem, Zobaczcie, franc jest najsilniejszym metalem. No to w takim razie, uwaga, skoro lit jest wyżej niż potas, a potas jest bliżej francu, no to silniejszym metalem będzie potas. Czyli odpowiedź jest tutaj K. Potas jest silniejszym metalem niż lit. Drugie pytanie: który z pierwiastków ma silniejszy charakter niemetaliczny? Arsen czy azot? No to uwaga, mamy arsen. I mamy azot. Ponieważ charakter niemetaliczny rośnie w górę grupy, no to w tym momencie wiem, że wyżej niż arsen jest azot w danej grupie, więc silniejszym niemetalem w tej grupie będzie oczywiście azot. Proste. Proste. Jasne, że proste. No dobra, słuchajcie, jedziemy sobie dalej. Jak zmieniają się promienie atomowe pierwiastków w układzie okresowym pierwiastków? Promień, no to jest jakby od środka jądra atomowego, jakbyśmy rozciągnęli taki, nie wiem, magiczny sznureczek do ostatniej powłoki, tej powłoki walencyjnej, no to mamy promień. Nie? Pamiętajcie, nie średnicę, bo średnica to są dwa promienie, tylko promień. No i teraz promień oznacza jakby wielkość, obszar tego atomu, jaki on zajmuje w tej naszej przestrzeni. No czyli. Zobaczcie. Możemy sobie zobaczyć, wodór jest w ogóle tak, zapamiętajcie sobie, wodór jest najmniejszym ze wszystkich, tak, a jego atomy są najmniejsze ze wszystkich, więc w górę w górę grupy, w górę grupy będzie nam malał promień. Czyli widzimy, że na przykład Franz będzie dużym atomem, będzie miał duże promienie, tak? jego, jego atomy będą miały duży promień, ale im wyżej tym te atomy są coraz mniejsze, więc ich promienie są coraz mniejsze, a wodór jest taki malutki. No i w drugą stronę, jak sobie patrzymy w okresie, no to zobaczcie, mamy sobie potas i w tym samym okresie na końcu gdzieś tam będzie selen, który ma tyle samo powiedzmy tych warstw, bo ma powłok, ale pamiętajcie, że e, ogólnie im jest więcej elektronów, tym mocniej się przyciągają do jądra atomowego, które jest dodatnie naładowane, więc są troszkę mniejsze. Ale te wielkości zmieniające się w okresie są o wiele mniejsze, tak? bo to jest takie ściskanie się tego atomu, bo na tyle samo warstw, tylko te warstwy są bardziej ściśnięte, bo się bardziej przyciągają, niż patrzenie sobie w grupie w układzie okresowym, bo pamiętajcie, jak patrzymy sobie w grupie, to mamy te piętra, tak, no i jeden jest w grupie wyżej, czyli jest wyższy w okresie na przykład pierwszym, czyli ma tylko jedną powłokę, a drugi jest w grupie niżej, czyli jest na przykład w czwartym okresie, czyli ma aż cztery te powłoki, po której krążą sobie elektrony, no więc on musi być większy, więc w ten sposób, nie, te zmiany na pewno w grupie są większe niż patrzymy sobie w okresie, w okresie nie będą takie te promienie tak mocno się od siebie różniły. No dobra, no to teraz pytanie. Słuchajcie, atomy którego z pierwiastków mają większy promień atomowy, fluoru czy chloru? No to uwaga, szukamy sobie w układzie okresowym, mamy tak, uwaga, patrzcie, fluor i chlor. No i teraz sprawdzamy, który tak naprawdę jest niżej w danej grupie, bo to znaczy, że on ma więcej warstw, czyli będzie większy. Czyli widzimy, że chlor ma więcej warstw, czyli więcej tych powłok elektronowych. No to mamy Cl, proszę bardzo, mamy chlor, który jest oczywiście, będzie miał większy promień atomowy. Atomy, którego z pierwiastków mają większy promień atomowy? Tlenu czy berylu? Proszę bardzo, sprawdzamy sobie. Tu jest tlen, a tu jest beryl. No to tak jak wam opowiedziałem, że tam gdzie jest więcej elektronów, a w tlenie jest ich więcej, to to wszystko jest mocniej ściśnięte, bo one powłok mają tyle samo, bo leżą w tym samym okresie, a beryl ma mniej, więc trochę więcej ma tej przestrzeni na to, żeby działać. Więc tutaj, uwaga, odpowiedź jest taka, że atomy berylu będą miały trochę większy promień atomowy niż atomy tlenu. No dobra, idziemy dalej. I teraz słuchajcie, opowiemy sobie o czymś takim, co nazywa się energią jonizacji. Najpierw definicja. Co to jest w ogóle energia jonizacji? To jest energia potrzebna do oderwania elektronu z powłoki elektronowej. No czyli y, bierzemy sobie jakąś powłokę i chcemy wyrwać z niej elektron, no i musimy jakąś energię do tego przyłożyć, no bo wiadomo, że te elektrony trzymają się, bo protony je przeciągają, więc trzeba dołożyć siły zewnętrznej. No i zobaczcie, znowu mamy to zaznaczone, że y, wzrost energii jonizacji, czyli tej siły potrzebnej do wyrwania, y, do wyrwania y, elektronów z powłok, no to zobaczcie, jeżeli mamy na dole grupę i ten pierwiastek tutaj, zobaczcie, ten nasz franc ma... Najniższą energię jonizacji, to znaczy najmniej siły potrzeba przyłożyć do atomu Francu, żeby wyrwać od niego elektrony. I dlatego taka ta łapka tu na dole jest taka malutka. Siła jest nie, nie, nie aż taka wielka potrzebna. Ale jak patrzę sobie w górę tej naszej grupy, to widzicie, że łapka sobie rośnie. To znaczy, że muszę coraz więcej energii przyłożyć, żeby kolejne elektrony, na przykład, wyrwać, nie wiem, z potasu, sodu, litu. A teraz, jak patrzymy sobie w okresie, tak, no to uwaga, ciekawostka. Tutaj mamy frans, frans, proszę, fluor, który ma tą energię największą, czyli do niego potrzeba najwięcej siły, żeby wyrwać od niego elektrony. Ale z kolei na początku są te pierwiastki, które. Na które potrzeba trochę mniej siły. Czyli jak sobie porównujemy w okresie, to te na początku układu okresowego mają niższą energię niż te na końcu układu okresowego pierwiastków. No i mamy uwaga, pytanie. W przypadku którego z pierwiastków potrzeba większej energii, aby oderwać elektron z powłoki elektronowej wapnia czy chloru? Uwaga, zaznaczam sobie w takim razie. Tu mamy wapń, cyk, jest wapń, a tu jest chlor. No i gdzie potrzeba nam tej większej. Energii. No to zdecydowanie większej energii do tego, żeby oderwać nam jakiś elektron z powłoki, będzie potrzeba w przypadku chloru, który jest bardzo blisko fluoru, czyli jest takim silnym, silnie trzymającym swoje elektrony pierwiastkiem, więc odpowiedź brzmi chlor. No, no to jakby tyle. Dobrze i krótkie podsumowanko. Czego dowiedziałeś się w tej lekcji? Tutaj uczyliśmy się, jakie informacje możemy odczytać z układu okresowego pierwiastków. No, tabela znana wszystkim uczniom, którzy gdzieś tam spotykają się z chemią. Taka ważna informacja. No i po pierwsze, już wiesz, że układ okresowy pierwiastków chemicznych to nie do końca to samo co tablica Mendelejewa, że zmieniał się z czasem itd., itd. a najbardziej aktualny został opublikowany na dzień dzisiejszy przez IUPAC w 2018 roku. Jak zbudowany jest układ okresowy pierwiastków? Zapamiętaj dwa ważne słowa. Grupy, okresy. Ok? Grupa okres. Dobrze. Jedziemy dalej. Skąd wiadomo, ile jest protonów i elektronów w atomie? Z liczby atomowej, która jest tam przy każdym e, symbolu pierwiastka napisana na dole, tak? Na przykład L ma liczbę atomową 8, oznacza to, że ma 8 protonów i 8 elektronów. Jedziemy dalej. Skąd wiadomo, ile jest powłok elektronowych w atomie? Powłok, czyli tych warstw, po których krążą sobie elektrony dookoła jądra atomowego. To wiadomo z numeru okresu. Okay? Czyli pierwiastki, które leżą w czwartym okresie, będą miały wszystkie, wszystkie od początku do końca cztery powłoki elektronowe. Skąd wiadomo, ile jest elektronów na powłoce walencyjnej? No to ta powłoka walencyjna, ta najdalej od jądra atomowego, ta ostatnia, ona ma na sobie tyle elektronów, jaki jest numer grupy. Ale, jeżeli grupa ma numer powyżej 10, na przykład 14, to żeby obliczyć liczbę elektronów walencyjnych, musimy od 14 odjąć cyfrę 10 i wychodzi nam, że są 4 elektrony walencyjne. Okay? Dla grupy pierwszej będzie 1 elektron walencyjny, dla grupy drugiej 2 elektrony walencyjne, ale tam dalej 13, 14, 15, 16 i tak dalej, musimy odjąć 10 i wtedy będziemy wiedzieli, ile jest elektronów walencyjnych. Dobra, jak zmieniają się właściwości pierwiastków w układzie okresowym pierwiastków? No to wiadomo, nie metale są tam, gdzie te grupy mają cyfry. 18, 17, 16, tak, tam są niemetale, pierwiastki niemetaliczne, więc na początku, tam gdzie jest grupa pierwsza, no to tam bardziej metale są, no i tak to się wszystko zmienia, nie? Na dole jest silniejszy metal, tak, jak patrzymy sobie w dół układu okresowego, trans jest silnym metalem, a w górę, jak patrzymy, to jest silny niemetal, na przykład fluor jest najsilniejszym niemetalem w układzie okresowym. Jak zmieniają się promienie atomowe pierwiastków w układzie okresowym, czyli ta wielkość, no to też wiecie, że im niżej, tym więcej powłok elektronowych, tym, uwaga, atomy stają się większe, czyli promienie stają się większe. A im patrzymy od początku do końca układu okresowego, tym te elektrony są ciaśniej przyciągane przez jądra atomowe i te promienie trochę maleją. Dobra, i co to jest, jak zmienia się energia jonizacji w układzie okresowym pierwiastków? Czyli energia jonizacji to jest siła, jaką potrzeba przyłożyć do danego atomu, żeby wyrwać z niego jakiś elektron. No i energia największa jest potrzebna do fluoru, żeby z niego wyrwać jakieś elektrony. On tak bardzo przytrzymuje swoje elektrony, nie chce nikomu oddać. A najmniejsza energia ionizacji jest potrzebna, żeby wyrwać elektrony z atomów, fransu, który mówi, a bierzcie sobie, dobra, dobra, spoko, tam tylko, tylko trochę mi dajcie tej energii, ja wam oddam te elektrony walencyjne swoje, czy jakiekolwiek tam inne, nie? Po prostu jest niższa energia potrzebna, energia no, no, myślę, że wszystko już wiesz. Wiesz dużo, dużo więcej o tym, Jakie informacje możemy odczytać z układu okresowego pierwiastków? Mam nadzieję, że ci pomogłem. Pamiętaj o subie, dzwoneczku, łapce i tej całej youtube'owej reszcie. Poleć mnie swoim znajomym. No i do zobaczenia w kolejnej lekcji.